Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Centrum Kongresowe ICE, drugi dzień konferencji Invest Kawsa. Ze mną po mojej prawej Mateusz Nowak i Michał Chabowski, prezes spółki Noctiluca oraz główny inwestor w spółce. Panowie, zanim przejdziemy do tematów konkretnych, a pewne konkretne rzeczy mamy nawet tutaj w formie rekwizytów na stoliku, powiedzcie, jak podoba Wam się cała konferencja? To jest świetna szansa dla takiej spółki jak nasza na przededniu debiutu na New Connectie, żeby poznać sentymenty rynkowe, żeby zrozumieć tak naprawdę, czym się kieruje w ostatnich dniach inwestor indywidualny. Bardzo ciekawe wydarzenie. Myślę, że będziemy wracać. Na pewno, zdecydowanie. Tak, no to ja ze swojej strony pewnie niewiele mam do dodania. No, konferencja jest bardzo fajnie zorganizowana, szczególnie z perspektywy mnie, reprezentującego inwestora Venture Capital. Ma też w tym roku swoją strefę startupową, gdzie można pokazać projekty, które są na młodszym jakby etapie rozwoju niż te typowo starsze giełdowe, a szczególnie w kontekście takiego projektu, jakim jest Noctiluca, która jest startupem technologicznym, ale za chwilę, właściwie jest przeddzień debiutu na New Connect, także łączy te dwa światy, zarówno startupowy, jak i ten inwestycyjny, którym możemy rozmawiać o inwestorach giełdowych. Nie? No to teraz to, co, na co ja przynajmniej najbardziej czekam w tej rozmowie, mianowicie panowie, co przynieśliście ze sobą, gdybyście mogli opowiedzieć? Przed nami na stole tak naprawdę nasze produkty, emitery, czyli podstawowe klocki, budulce każdego wyświetlacza OLED. Emiter to taka substancja chemiczna w postaci proszku, która na przykład dla zastosowań do druku urządzeń OLED jest połączona z kolei z takim rozpuszczalnikiem zwanym hostem i to jest taka baza, którą można nadrukowywać OLEDy. O, i tak dla przykładu, to jest OLED, który w momencie, kiedy ten proszek jest rażony prądem z baterii, świeci. I tak skonstruowany jest każdy jeden wyświetlacz OLED. Czy to jest nasz wyświetlacz w telefonie, czy to jest takie marketingowe rozwiązanie, bardziej pewnie brandingowe. Jasne. Czy to są Wasze produkty, czy to są produkty, które zakupujecie od zewnętrznego dostawcy? Noctiluca to projektuje i produkuje emitery trzeciej i czwartej generacji, więc to są nasze produkty. To są produkty, do których mamy prawa własności intelektualnej, które są oczywiście zabezpieczone w przeróżny sposób. I to są też produkty, które, jak pokazują ostatnie miesiące, cieszą się całkiem dużym zainteresowaniem naprawdę globalnych konglomeratów, globalnych graczy, produktów, których jak nawet się rozejrzę po tym studiu nagraniowym, to te marki właśnie są z nami w dialogu, jak skutecznie wdrożyć trzecią i czwartą generację właśnie tych związków. Prawdopodobnie ta nasza rozmowa będzie publikowana już po debiucie Noctiluca na parkiecie giełdowym. Jak przebiegały przygotowania do tego debiutu? Czy po drodze pojawiły się jakieś problemy, czy może wszystko odbyło się właśnie bezproblemowo, łatwo, szybko i przyjemnie? Ja może zacznę, a Michał, z racji tego, że reprezentuje pierwszego inwestora, a także inwestora, który mobilizował kapitał do każdej kolejnej rundy inwestycyjnej, ma na pewno też swoje przemyślenia, ale oczywiście droga na giełdę to droga też bardzo dużej profesjonalizacji i organizacji wewnątrz, więc z takiej perspektywy operacyjnej to na pewno nie jest droga usłana różami. Oczywiście łatwiej jest to robić, mając świetnych partnerów, czy to finansowych, czy takiej operacyjnej strony corporate finance. No i produkt, który ma trakcję rynkową, nie? Ma zainteresowanie klienta końcowego, więc jeżeli mówimy o naszym konkretnym przykładzie, to ta droga zajęła, myślę, że około półtorej roku od momentu decyzji. Zbudowaliśmy bardzo rozproszony, ale zmobilizowany akcjonariat, pewnie o którym Michał zaraz dwa słowa. I jesteśmy w naszym przekonaniu, pomimo trudnych postpandemicznych i jednak czasów dużej niepewności za naszą wschodnią granicą, gotowi na ten debiut.
Dziękuję. No ja dodam ze swojej strony, że my jako fundusz efektywnie zrealizowaliśmy bardzo wiele transakcji na naszych spółkach portfelowych. Uczestniczyliśmy w bardzo wielu też jako doradcy procesach notowania spółek, czy na parkiecie głównym, czy na New Connectie. I powiem, że to, co się zadziało z Noctiluką, zachowując jakby pełną skromność w kontekście tej spółki, zdecydowanie przekroczyło nasze wcześniejsze wyobrażenia. To, że Mateusz powiedział, że sytuacja trwa półtora roku, to nie dlatego, że były jakieś problemy związane z samym faktem notowania, tylko zainteresowanie inwestorów zdecydowanie przekroczyło nasze totalne oczekiwania w tym projekcie. To znaczy my zrealizowaliśmy tą rundę pre-IPO w trzech transzach. I w pierwszej pozyskaliśmy 4,5 miliona, w drugiej miliona, w trzeciej 3,5 miliona. I w momencie jakby między tymi transzami mieliśmy 9 miesięcy różnicy i wycena urosła o 100%. Zainteresowanie inwestorów było przeogromne, co jest jakby odzwierciedlone też w tym, że mieliśmy bardzo duże redukcje w każdej z tych rund. Pozyskaliśmy około 100 inwestorów. To są zarówno fundusze inwestycyjne na pokładzie, jak i inwestorzy indywidualni. To, co jest bardzo ciekawe w tym projekcie, to, że to były emisje zrealizowane naszym własnym sumptem. To znaczy nie były one zrealizowane przy udziale biura maklerskiego, nie było to oferta skierowana do nieograniczonej liczby inwestorów. Zawsze oferta była kierowana do konkretnego grona inwestorów i cieszyła się bardzo dużym odzewem. Jakby z tej perspektywy jesteśmy bardzo dumni, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio był debiut spółki na New Connectie, która pozyskała kapitał w ramach pre-IPO bez udziału biura maklerskiego, które kierowało ofertę bardzo szeroko. Z tego, co mówisz, wydaje się, że grupa inwestorów, która zdecydowała się zainwestować, jest dużo bardziej świadoma niż w takim klasycznym przypadku. Nie jest to inwestor, nie wiem, nazwijmy to z ulicy, który de facto nawet nie wie, w co inwestuje, nie ma tej świadomości wiedzy, tylko w tym przypadku jest inaczej. Bardzo dobre pytanie, bo inwestorzy, którzy weszli na pokład Noctiluki, my mówimy o tym, że spółka pozyskała prawie 9 milionów złotych od około 100 inwestorów, więc sama średnia wartość inwestycji na poziomie około 90 tysięcy złotych, nie wartościujemy inwestora względem ticketu inwestycyjnego, no ale to już znaczy, że jest jakiś inwestor, który ma pewnie jakąś tam świadomość tego tematu. Przeprowadzaliśmy bardzo wiele dyskusji, bardzo wiele paneli z zewnętrznymi ekspertami, tutaj nie będę wymieniał nazwisk, natomiast z osobami z rynku, które są też inwestorami, ale inwestorami też w projektach fotonicznych, w projektach technologicznych, które wielokrotnie na takich webinarach czy kolach oceniały naszą spółkę i opowiadały tym inwestorom, kim jesteśmy. Tam nie było decyzji podjętych impulsywnie lub decyzji, które polegały na nierozumieniu tematów. W jednych z ostatnich rund mamy też zaangażowanych inwestorów, którzy są zawodowo na przykład chemikami, ale też są zawodowymi inwestorami giełdowymi, co powoduje, że oni też tam gdzieś swoją reputacją dodawali nam też jakieś tam wartości i rangi. I rzeczywiście należy powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia ze świadomym inwestorem. Nie ma tutaj inwestorów, których byśmy nie znali z imienia i nazwiska. W tym akcjonariacie nie ma inwestorów, którzy są, nazwijmy to tak, przypadkowo czy z ulicy. Mateuszu, przed nami ważne wydarzenie, chyba najważniejsze od kiedy gdzieś tam jesteś w tym biznesie, debiut na giełdzie, chociaż nie wiem, czy najważniejsze, być może najważniejsze, ale do czego zmierzam? Część inwestorów miała możliwość zainwestowania, wspominałeś też o redukcji, prawda? Nie każdy mógł zakupić tyle akcji, ile chciał, nie każdy mógł zainwestować taką kwotę, jaką chciał, natomiast już po debiucie na New Connect de facto możliwości są praktycznie nieograniczone. Wiadomo, że im więcej tych zakupów, tym wyżej giełdowy kurs. W pewnym momencie ta cena będzie pewnie przewyższać wycenę spółki, będzie już, wszystko jest możliwe, będzie to pewnie nieopłacalne, ale jak zachęcić nowych inwestorów, którzy dopiero teraz będą mieć ekspozycję na akcje spółki już po giełdowym debiucie, tych, którzy właśnie niekoniecznie już będziecie znać ich z imienia, nazwiska, niekoniecznie to będą ci inwestorzy świadomi, jak ich zachęcić, dlaczego zakupić akcje Noctiluki? Zatem jest w tej odpowiedzi kilka aspektów. Przede wszystkim Noctiluka to jest spółka naprawdę o globalnym potencjale technologicznym. To jest spółka deep techowa przez duże D i zrozumienie jej biznesu moim zdaniem jest kluczowe. I wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, zachęcam do tego, żeby poczytać o OLEDach, poczytać o tym, jak się zmienia rynek, bo dopiero zrozumienie tych takich trendów, które się dzieją, takich megatrendów, które sprawiają, że ta technologia rzeczywiście już jest w każdej kieszeni każdego z nas, a zaraz będzie wykorzystywana w przeróżnych zastosowaniach od wyświetlaczy, ale po również oświetlenie. I jakby potencjał wzrostu jest przeogromny, ale jeżeli mówimy tutaj o inwestycji kapitałowej, oczywiście ona musi być świadoma. My jesteśmy, jakby wywodzimy się z nauki, lubimy
rozmawiać i mówić konkretnie, przejrzyście i w oparciu o fakty, chętnie naukowe. Więc absolutnie zachęcamy do tego, żeby Noctiluke śledziły osoby, które chcą się na poważnie zainteresować inwestycją długoterminową w technologię, która jest w absolutnym trendzie, jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynku. Przechodząc jednak do tego wątku najważniejszej rzeczy, która się wydarza w życiu spółki, to tak jak oczywiście wejście na New Connect jest dużym wydarzeniem, jest pewnym zwieńczeniem długiego procesu, ale my jesteśmy zorientowani, pomimo tego, że wywodzimy się z nauki, jesteśmy zorientowani na komercjalizację, więc dla nas największą wartością przez ostatnie miesiące tak naprawdę były kolejne kroki komercjalizacyjne. My nie zbieramy kapitału w trakcie notowania, czy przy notowaniu, więc to jest dla nas bardziej techniczna, jakby sam fakt notowania jest już techniczną sprawą, ale najistotniejsze dla nas są partnerstwa, wdrożenia i oczywiście najważniejsze news, który pewnie wybrzmiał na początku tego roku, czyli podpisanie umowy z LG Display, no hegemonem na rynku wyświetlaczy, który będzie testował i miejmy nadzieję w niedługim okresie czasu też prowadził z nami projekty rozwojowe. Wydaje się, że jeżeli LG będzie już po testach, jeżeli te testy okażą się jakby pozytywne, zakończone powodzeniem, no to jakaś tam współpraca się z tego urodzi, a jeżeli urodzi się współpraca z LG, no to droga otwarta także do innych firm, no w zależności też jak to będzie prawnie rozwiązane, czy będziecie mieć ekspozycję, czy musicie się zamknąć na LG, ale wydaje się, że to może być niewątpliwa szansa do naprawdę bardzo dynamicznego rozwoju działalności spółki. Bez dwóch zdań. Noctiluke ma ambicje i jest na drodze do tego, żeby wdrożyć jako pierwsza firma na świecie zielony emiter w trzeciej generacji w urządzeniach końcowych właśnie tego typu. I to jest absolutny przełom. Współpraca z hegemonami tej branży, takimi jak LG, to jest kolejny dowód na to, jak polska nauka z Torunia, która jest tak naprawdę sfinansowana wyłącznie przez rodzimy rynek kapitałowy, jest w stanie konkurować na świecie. Jeżeli mogę ja tylko powiedzieć odnośnie tego, to no tak, mamy na świecie konkurentów, którzy zajmują się jakby technologicznym wytworzeniem trzeciej i czwartej generacji emiterów. Są to spółka z Japonii, spółka z Niemiec, jedna się nazywa Cynora, druga się nazywa Kilux. Każda z nich jest wyceniana na powyżej 200 milionów dolarów, no i każda z nich pozyskała odpowiednio 55 i 96 milionów dolarów. No Noctiluke łącznie w swojej historii pozyskała 2,5 miliona dolarów. Jakby, więc żebyśmy też złapali skalę, jakby nie oczekujmy od spółki, która ma budżety 20 czy 30-krotnie niższe. Mimo to Noctiluke uzyskała efekty, będące efektami naprawdę w niektórych elementach przekraczającymi nawet to, co udało się uzyskać naszej konkurencji ze świata. I jakby dodatkowo to, że pozyskaliśmy ten kapitał na rodzinnym rynku jest super, bo to znaczy, że polscy inwestorzy zaczynają wierzyć w technologiczne przełomy, zaczynają wierzyć w rozwiązania, które mogą powstać. Jakby w ogóle, jeżeli zaczniemy szukać spółki technologicznej z Polski, która podpisała jakąkolwiek umowę, czy to jest pierwsza umowa na zasadzie tego MTA, czyli Material Transfer Agreement, która dopiero się może przerodzić docelowo w umowę komercyjnej sprzedaży, to jakby 90% spółek technologicznych nigdy nie osiąga tego levelu. I teraz jakby poszukajmy spółki z Polski, która podpisała z hegemonem światowym jakąkolwiek umowę. I tu mówimy o tym, że ta Noctiluke naprawdę wykona gigantyczny skok, jakby nie tylko dla samej siebie, co jest oczywiste, ale dla całej polskiej nauki. No i z mojej perspektywy, teraz jako inwestora i akcjonariusza, jakby wycena tej spółki w ogóle w żaden sposób nie powinna odbiegać od wycen konkurentów, którzy tak naprawdę są na tym samym etapie lub krok przed, prawda? Więc mówimy o tym, że super, należy kibicować, należy trzymać kciuki, bo po prostu każdy sukces polskiej nauki rodzi to, że zainteresowanie inwestorów jest większe, zainteresowanie różnych podmiotów branżowych jest większe i tak naprawdę to, co słusznie zauważyłeś, że jeżeli taki gracz by gdzieś przyszedł do Polski i zajmował się w Polsce nie tylko montażem telewizorów, które robi pod Wrocławiem, ale technologicznym aspektem tych telewizorów, no to jest naprawdę zupełnie inny level zaangażowania, nie?
Panowie, ta wycena, o której też tutaj niejednokrotnie dziś wspominaliście, to jest, trzeba pamiętać, wycena pre-IPO. Nie wiadomo, co będzie się dziać po debiucie giełdowym. Natomiast mi naprawdę bardzo się podoba to, z jak dużą pasją mówicie o spółce, o rozwoju, o perspektywach, no bo to pokazuje, że naprawdę wierzycie w produkt, wierzycie w jego sukces, a to w mojej opinii powinno napawać naprawdę dużym optymizmem na przyszłość dla inwestorów. Tak, to ja już oddam głos Mateuszowi, natomiast to, jak wierzymy, myślę, że bardzo dobrze potwierdza to, że jak my razem z dwoma innymi funduszami, PIBIR i ValueTech, zainwestowaliśmy w pierwszej rundzie tego projektu, taki w ogóle seedowy kapitał, i w każdej z kolejnych rund, która była, my jako zespoły zarządzające funduszy osobiście braliśmy udział w tych rundach, czyli jakby to myślę, że jest argument kończący to, czy wierzymy w ten projekt, czy nie, jeżeli angażowaliśmy swoje środki finansowe jako zespoły funduszy, które były tymi pierwszymi, a później kontynuowały jako follow-ony. I też, więc to ewidentnie potwierdza, że tak, wierzymy w ten potencjał. Jak najbardziej tak. No, tak zupełnie szczerze, to ze świecą szukać projektów, które mogą mieć taki skokowy wzrost, czy to przychodów, czy to też możliwości dalszej współpracy z tego typu partnerami, bo sam może zrobię krok wstecz do samych wyświetlaczy. Wyświetlacze OLED-owe składają się z wielu, wielu warstw materiałów organicznych i nieorganicznych. Emiter jest oczywiście najważniejszym i z nich i jest w sercu samego OLED-u, ale Noctiluca poprzez współpracę z tymi partnerami zaczyna otwierać nowe fronty. I emiter naprawdę, wierzcie mi Państwo, to jest pierwszy krok do całej gamy różnych materiałów dla całego sektora fotonicznego, bo oczywiście my się dzisiaj tu i teraz zajmujemy tworzeniem światła z prądu, ale wcale nie jest wykluczone, że te same związki lub związki o nieco zmienionej strukturze chemicznej będą w stanie mieć zastosowanie w branży chociażby fotowoltaicznej. Panowie, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło porozmawiać, było mi też bardzo miło, że mogliśmy dla naszych widzów nieco przybliżyć działalność spółki, nieco przybliżyć te perspektywy na przyszłość. Dziękuję również wszystkim Państwu za obecność, za uwagę. Dziękujemy uprzejmie.